To jest Audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Frekwencja najwyższa od ponad 100 lat. Starcie no, najlepszych z najlepszych, bo urzędującego prezydenta, który już za, raz został na urząd wybrany, no i byłego wiceprezydenta, który stoczył starcie z wieloma kontrkandydatami w takich preeliminacjach partii demokratycznej, nazywanych prawyborami. Można powiedzieć, że święto demokracji. Tyle w teorii. A teraz porozmawiamy o praktyce. Michał Płociński. Zapraszam do rozmowy z Michałem Żakowskim, dziennikarzem Polskiego Radia, autorem audycji Świat i Ludzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu zdradzę, że zazwyczaj to ty zadajesz pytania. Nie boisz się ich zadawać. Zapraszasz ludzi, od których zawsze wyciągasz to, co jest najważniejszego w wydarzeniach w polityce międzynarodowej. Nie zamieniamy się rolami, bo ja nie byłem w tej roli eksperta wcześniej. Po prostu chciałbym, żebyś ty wszedł dzisiaj w buty tych, których zapraszasz, i opowiedział nam, jakie są Twoje refleksje po no, jakże gorącej kampanii i jakże, jak się okazuje, wyrównanych wyborach. Myślę, że tutaj nie ma nic dziwnego w tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, dlatego że to, że będzie tak napięta sytuacja po ogłoszeniu w wyniku wyborów, no to już było wiadomo, myślę, że od miesiąca, kiedy to Donald Trump mówił o możliwościach sfałszowania tych wyborów, już poddawał wątpliwość to, że późniejsze liczenie głosów może okazać się nie do końca zgodne według niego z prawem. No, ale także myślę, że sama sytuacja w Stanach Zjednoczonych pokazuje nam to podzielenie społeczeństwa, ta no, momentami nienawiść, e, plemienność w podejściu do polityki. Myślę, że to też nam wiele mówiło o tym, że te wybory będą. Inne. No, plus oczywiście pandemia, plus yy, niesamowita yy, strata, jeżeli chodzi o gospodarkę, o ekonomię, yy, która była głównym paliwem wyborczym i politycznym Donalda Trumpa. To wszystko zbierając razem pokazuje nam tą Amerykę, która jest w stanie wrzenia. I myślę, że te wybory, to co się dzieje teraz po wyborach, to liczenie głosów to jest dokładnie święto demokracji według Amerykanów. Czy to jest podobne do naszych europejskich standardów, czy obyczajów, może w ten sposób bezpiecznie powiedzieć? No nie. Sam system wyborczy jest inny. Są elektorzy. Nie głosuje się bezpośrednio na prezydenta, nie, nie wskazuje się: "O, to będzie Donald Trump albo Joe Biden". Nie. Tutaj musimy wziąć pod uwagę system wyborczy, który jest. No i to powoduje, że między innymi mamy taką świetną zabawę od 12 w nocy naszego czasu do rana, by oglądać pierwsze stany, z których schodzą pierwsze wyniki wyborów, no a później czekamy kolejny dzień, jak to ma miejsce teraz, by obejrzeć dogrywkę, czyli ostateczne rozwiązanie tego niezwykle skomplikowanego matematycznego równania, bo to jest matematyka. Zadziwiające, że ta matematyka jest tak fascynująca dla całego świata, dla ludzi zupełnie niezwiązanych na co dzień z polityką międzynarodową, już amerykańską na pewno, ludzi, którzy też czasami mam wrażenie, przez tę Amerykę nie przejechali, żeby porozmawiać z tymi, którzy wybierają później swoich polityków i prezydentów. Także to jest myślę, że święto demokracji na pewno, ale też warto oglądać to od tej strony takiego wydarzenia, które będzie miało wpływ na to, co się będzie działo w innych częściach świata, m.in. w Europie. No właśnie, ale czy będzie miało taki wpływ? Bo są tutaj, panie redaktorze, dwie strony. Jedni mówią, że to najważniejsze wybory w historii świata i od tego, czy wygra Donald Trump albo Joe Biden, zależą relacje transatlantyckie, zależy sytuacja stosunków polsko-amerykańskich, to, czy u nas zostaną żołnierze, to, czy dalej będziemy mieli ruch bezwizowy. A drudzy mówią, nie, nic się nie zmieni, to jest tylko marketing polityczny. Tak naprawdę obie partie prowadzą bardzo zbliżoną politykę praktycznie w każdej kwestii. Jest. Ja myślę, że te zdania wszystkie są prawdziwe. To jest inter... <grymne> Jak one mogą być prawdziwe? No, dokładnie. Wygląda to w ten sposób, że wybory odbywają się w supermocarstwie, które toczy rywalizację z drugim supermocarstwem, które się nazywa Chiny. E, Amerykanie mają przecież przemożny wpływ na to, co się dzieje na świecie. Wystarczy tylko wziąć pod uwagę, bo wiele się mówi o Donaldzie Trumpie i jego bym powiedział w frywolnym podejściu do polityki i do prawdy. Prawda, momentami, jeżeli chodzi o Twitter, o media społecznościowe, jego wypowiedzi, te ostatnie wypowiedzi też na to wskazują. Natomiast rozmawiamy o mocarstwie, które jeżeli zdecyduje się na pewien ruch, to go wykonuje. Mam na myśli chociażby inwazję na Irak na podstawie fejkowych, nieprawdziwych dowodów. Nie było tam broni masowego rażenia, nie było tych Powodów, o których mówił e, e, ówczesny e, sekretarz stanu na forum międzynarodowym ONZ-u, pokazując probówkę nawet z wąglikiem. E, I co? I uruchomiono kilkaset tysięcy żołnierzy, nieprawdopodobną machinę wojenną, by to wszystko przenieść w jedno miejsce, mianowicie do Iraku. Zdobyć ten kraj i być tam przez kilkanaście lat, nawet do tej pory. Także naprawdę, rozmawiamy o, o, o państwie, które. Ma ogromny wpływ na to, co się dzieje na świecie, ale to są rzeczy, myślę, że. Jasne, nie wymagające no, dyskusji. Ale czy to oczywiste. Za, ale czy to zależy od osobowości prezydenta, czy jednak od interesów amerykańskich, które jak niektórzy twierdzą, pozostają mimo wszystko niezmienne i establishment ma jednak bardzo zbliżone poglądy na różne kwestie. I myślę, panie redaktorze, kolejne dwa prawdziwe zdania. To znaczy establishment, który wykorzystuje bezpośrednio osobowość prezydenta. Osobowość kandydata, polityka, który doprowadza do tego, albo dane działania państwa były skierowane w takim, a nie innym kierunku. Przecież nie może się nam wydawać, że to jest pan prezydent, który powołuje swoją administrację i tylko i wyłącznie z kilkoma doradcami bądź jakimiś instytutami analitycznymi, zwanymi z angielska think tankami, Ustala sobie politykę, po czym ogłasza: Nie, my musimy najechać na przykład na Irak. Nie, nie, nie. To wszystko jest wkalkulowane, to wszystko ma swoje ramy, ma swoje mm, plany, ma też swoje interesy i to warto zawsze brać pod uwagę, kiedy rozmawiamy o Ameryce. Natomiast co do tej wielkiej polityki, to jest jedna rzecz. Druga, myślę, że warto o tym mówić, to jest to, co się dzieje z, ze społeczeństwem amerykańskim. Podziałami, o których tak głośno teraz, które nie do końca też są jasne, no bo ta kalka, Ameryka jest podzielona, no bardzo podzielona, nie no, ona jest po prostu wręcz rozdarta. To czy to, to się sklei? Czy to się kiedyś sklei? A kto będzie ją kleił? Ten nie będzie, tamten będzie, już nie chcę tutaj wskazywać. Pytanie jest, co, co z czym ma kleić? Ja sobie nie wyobrażam, jak można skleić chrześcijan ewangelikalnych, czyli tych ortodoksyjnych chrześcijan, którzy bardzo mocno siedzą w Starym Testamencie na przykład i bardzo mocno wierzą w państwo Izrael, z. Ludźmi na przykład z czarną społecznością z Austin w Teksasie. Austin nazywane republiką liberalną, nawet przez niektórych republiką socjalistyczną, bo my sobie wyobrażamy Teksas jako stan czerwony tylko i wyłącznie republikański. Otóż w takim Austin możemy znaleźć ludzi, którzy absolutnie się nie utożsamiają z republikanami, a wręcz mówią: wyzwolimy kiedyś Teksas spod tego jarzma republikańskiego. No, i teraz pytanie, jak jeden z drugim ma być połączony, sklejony, kiedy rozmawiamy o prawie do aborcji? My tutaj wchodzimy w kwestie światopoglądowe, kulturowe, wchodzimy w kwestie podziałów pod względem etnicznym, rasowym, spojrzenia na przeszłość, spojrzenia na historię. To, z czym mamy do czynienia przez kilkanaście lat ostatnich historii Stanów Zjednoczonych, na Właśnie, jak ma się Ameryka angażować w wojnę i co z naszymi boys, w takim razie? To, te wszystkie rzeczy są nie do sklejenia, tak naprawdę. To jest pewien proces, który zachodzi w Stanach Zjednoczonych, który należy bardzo uważnie obserwować, który, tak jak cały czas mówię, on jest czymś, co będzie widoczne w innych częściach świata. Powiedział mi o tym pewien Kubańczyk, e, kiedy byłem po raz pierwszy w Stanach e, na wyborach w 2008 roku. Przecież wtedy też były historyczne wybory. Wtedy też cywilizacja walczyła o swoje przetrwanie. też czekaliśmy tygodniami na to, komu przypadnie który stan. No wtedy właśnie nie, bo to był Barack nie no, obama. Ma McCain czekał wtedy. McCain czekał, ale to też już było wiadomo, że McCain przegrał, tylko że sytuacja była jasna. Obama wygrał te wybory, jest weekend wygrało. Te wszystkie jego slogany, podejście do, do, do nowoczesne podejście do zbierania głosów i pieniędzy od zwykłych ludzi, angażowanie ich, uruchomienie. To było coś niesamowitego. I właśnie tenże aktywista kubański mi powiedział: Ty patrz na to, co się dzieje tutaj na Florydzie, w Miami, bo będziesz miał dokładnie to samo w innych częściach świata. I to było dokładnie ten sam system zdobywania sobie zwolenników. Bym powiedział swoboda polityczna Baracka Obamy, obycie, taki luz sceniczny, bym powiedział. I wykorzystanie nowych technologii, nowych mediów, które wtedy było bardzo chwalone i doceniane przez tą stronę, która dzisiaj bardzo mocno narzeka, jak te nowe media wpłynęły na politykę. No oczywiście, natomiast my też musimy wziąć pod uwagę to, że y, politycy republikańscy i ta strona, republikanów to też nie są rycerze o zakutych hełmach. To nie jest też tak, że to tak to jest co obserwujemy. Jeżeli chodzi o partię republikańską czy partię demokratyczną, to są pewnego rodzaju przeobrażenia. Partia demokratyczna de facto jest rozrywana wewnętrznymi sporami, jak ma wyglądać właściwie model państwa. Partia republikańska dokładnie tak samo. Też nie do końca wszyscy się ze sobą zgadzają. Natomiast w Partii Republikańskiej możemy spotkać ludzi, którzy na przykład to właśnie mają dużo pieniędzy, tak? Mają bardzo dużo pieniędzy, mają miliony, potrafią z głowy cytować Stary Testament, potrafią opowiadać o swoich wyprawach do Ugandy, kiedy pomagają ma małym dzieciom biednym, a z drugiej strony prezentować studio efektów specjalnych pod Atlantą w stanie Georgia i tam pokazywać, w jaki sposób powstaje coś, co później oglądamy wszystko. Na ekranach kin czy telewizorów w efekty specjalne najba, największych blockbusterów, można powiedzieć, filmowych. Także Mamy do czynienia z takimi ludźmi, mamy do czynienia z dziennikarzami, na przykład z Alabamy, z miejscowości Selma, która jest jednym, jedną z ikon geograficznych e, e, przemian Ameryki lat 60. i walki e, e, czarnej społeczności o prawa do głosu i w ogóle o, o większe prawa i zrównanie z prawami białych. E, tam stacja radiowa podzielona nie. Wszyscy murem za Trumpem byli, przynajmniej 4 lata temu. Nie jestem ciekaw, jak to teraz wygląda, w tym oczywiście dwóch czarnoskórych i dwóch białych. Nie ma problemu, to tak, tak wyglądają Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają to do siebie, że rzeczywiście jak się tam ląduje, to tak cały czas próbuje tutaj na swoje doświadczenia, Przerobić tę dużą politykę. Stany Zjednoczone, dla mnie, y, to było miejsce, które de facto poznałem wcześniej i nie byłem do nich nastawiony bardzo pozytywnie, bo zobaczyłem Amerykę w Iraku. Zobaczyłem tych żołnierzy, ich mentalność, podejście do y, arabskiej społeczności, czyli do mieszkańców tego kraju, w jaki sposób budowano konflikt wewnętrzny pomiędzy szyitami i sunnitami. Nie byłem zachwycony tym, co tam się dzieje i z tym, wizerunkiem pojawiłem się w Ameryce w 2008 roku. Akurat na kampanię? Nawet miesiąc przed. Bo takiego miałem farta, takie szczęście reporterskie w życiu, że trzy razy udało mi się przez tą Amerykę, przez kilka Stanów przejechać samochodem. W właśnie tak to też jest, było to dzieło, dzie, tak zrządził los, że jechałem śladem właśnie republikanów. Tymi stanami republikańskimi. I, i, I pamiętam, wylądowałem w Houston, nie bywałem. Wrażenie na mnie to zrobiło potęga, wielkość i rzeczywiście przestrzeń. Tylko, że to jest Houston z jednej strony, ogrom, Meksykanie na przykład, Latynosi w ogóle, z drugiej strony biali, biali farmerzy, biali mocno zdecydowani republikanie. To wszystko też tam było, ale wystarczyło przejechać kilkaset kilometrów, zgubić się gdzieś w, ty, w, 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 w Tennessee i wylądowałem na trasie numer chyba 62, tam nie wiem, co to było dokładnie, jaki to był numer. E, zwykła droga, nazwijmy to powiatowa i tam znalazłem osadę, która się nazywała Light, Lighthouse for Jesus, czyli latarnia dla Jezusa. I teraz, co to było? To było... Siedlisko przyczep, wynajmowanych miesięcznie za 99 dolarów, moim bohaterem mojego reportażu był człowiek, który tam robił bumerangi. Grał sobie na harmonice, siedząc na tarasie i wyrabiał bumerangi. Na absolutny no, kosmos, prawda? Natomiast ten kosmos polegał na tym, że to są ludzie, którzy, których nie było stać na mieszkanie w miastach na, czy w miasteczkach e, wynajem takiej przyczepy, która ma 100 metrów kwadratowych i jest naprawdę przyzwoitym miejscem do mieszkania, aczkolwiek to no, oczywiście no, do komfortu daleko e, jest to jednak w dalszym ciągu przyczepa. Natomiast to jest ich miejsce, gdzie są ze swoimi kobietami, nierzadko to nie są małżeństwa, odbywają się tam libacje alkoholowe, przyjeżdża policja, ale ci ludzie chodzą również do pracy, do fabryk jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. To tak też wygląda Ameryka. Ameryka zapomniana. Zresztą, między innymi, o takiej Ameryce mówił Trump cztery lata temu, czyli to są te ci biali przegrani, tak? biali, którzy nie mają swojego miejsca w tym kraju. Także to też. Ta mozaika, czy momentami zaskakująca rzeczywistość, jest obecna w Ameryce. I o tym też należy mówić, kiedy się analizuje to pęknięcie, bo to pęknięcie ono oczywiście, że jest, tylko należy je umiejętnie definiować. Ja nie sądzę, żeby. To było bardzo proste, tak, na przykład używając Twittera, definiowanie pojęcia, czym jest Ameryka, prawda? Albo wypisywanie na Facebooku, że to tak wygląda, a tu tak, bo takie statystyki, bo takie. In... Oczywiście statystyki są wspaniałe do opowiadania o takich generalnych rzeczach, bądź projektowania jakiejś wizji, co się wydarzyło. Natomiast, czy to jest realna opowieść o społeczeństwie amerykańskim, no nie wiem. No ale na pewno pan redaktor zauważył, jak dużo w ostatnich dniach, no ale szczególnie też wczoraj, we wtorek e, pisano o Ameryce w polskich mediach społecznościowych, no chyba nigdy nie byliśmy... Aż tak zainteresowani no, Stanami Zjednoczonymi, w ogóle, w ogóle światem, jak, jak w ostatnich tygodniach, myślę, że dla dziennikarza, reportera, który zajmuje się sprawami zagranicznymi, no, to musi być taka chwila radości, że jego temat stał się tym tematem numer jeden. Wypowiadają się wszyscy, każdy próbuje się czegoś dowiedzieć. Ja rozumiem, że często to są rozmowy powierzchowne, z których niewiele wynika. Raczej tutaj projektujemy nasze wyobrażenia o świecie, nasze poglądy polityczne na to, co się dzieje. No, ale jednak coś się zmienia. Czy my się otwieramy na świat? Czy internet nas zmienia? Czy może właśnie to jest postać Donalda Trumpa, która tak bardzo elektryzuje z jednej strony zwolenników, z drugiej strony przeciwników? I to dzięki właśnie tej postaci i tak kontrowersyjnemu prezydentowi, w którym niektórzy widzą wielką nadzieję, inni widzą wielkie zagrożenie. E, może to właśnie przez to tak bardzo zainteresowaliśmy się sprawami zagranicznymi? Myślę, że tu jest dużo racji. Natomiast też jest tak, że amerykańskie wybory zawsze budziły i będą budziły zainteresowanie wśród e, dziennikarzy zajmujących się na co dzień czymś innym niż polityka na przykład amerykańska bądź międzynarodowa. Dlatego, że e, no po prostu to jest Ameryka. Wszyscy wiedzą, jak Ameryka wygląda. Przecież pojedziemy do Nowego Jorku, wyjdziemy na ulicę, matko ja to już widziałem w filmach. To Ale tak. to co, chce pan powiedzieć, że nic się nie zmieniło, że to tak po prostu kampania jak kampania nie ma większego nie. zainteresowania? Nie, ma to za, ma zainteresowanie. Ta kampania cieszy się takim wielkim zainteresowaniem. Myślę, że dlatego też, że wszyscy patrzą na Amerykę, jak ona, jak to mocarstwo, ta potęga ekonomiczna radzi sobie z pandemią koronawirusa. E, to jest też ważny element. Donald Trump i jego osobowość, jego absorbowanie naszego czasu jest absolutnie mistrzostwem świata. To trzeba sobie tutaj powiedzieć. Czy Lubimy, czy jak go oceniamy, wielu go po prostu nazywa kłamcą i kimś, kto niegodny jest nawet jego głosu, gdyż niezga, niezgodne jest to z poglądami. Tak, na przykład, toczy się taka debata pomiędzy właśnie tymi radykalnymi chrześcijanami ewangelikalnymi. Ja tylko powiem, że ich jest około jednej trzecie społeczeństwa i to jest ten żelazny elektorat Donalda Trumpa. Czy jedna czwarta społeczeństwa, jedna trzecia wyborców? Ta jedna trzecia wyborców, jedna czwarta społeczeństwa. Bardzo dobrze, tak jest. I to jest właśnie. To, co pozwala nam oceniać rzeczywistość, trzymając się faktów. Wśród nich też toczy się debata. Czy ewangelikalny, konserwatywny chrześcijanin ma prawo oddać głosu na Donalda Trumpa? Czy rozwodnika? Rozwodnika, człowieka, który obraża kobiety, człowieka, który opowiada, no, ewidentne kłamstwa człowieka, który jest bardzo, no bym powiedział, chropowaty w obyciu, tak? Tego, który nie przypomina absolutnie kogoś, na którego można by było dać głos i jeszcze w dodatku uzasadnić go moralnie. Dlaczego to jest, dlaczego tak się, tak się robi? To ja od razu przerwę zdecydowana większość wyborców ewangelikalnych w kolejnych wyborach poparła Donalda Trumpa. Tak, ale są też tacy, którzy na przykład dziennikarze, którzy wyraźnie mówią, że to nie jest dobrze, by tego typu werdykt wewnątrz własnego sumienia wydawać, dlatego że no właśnie no, to jest człowiek, który jest absolutnie wbrew religii. On nie jest tym człowiekiem, który zasługuje na nasze e, 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 głosy. To jest David French na przykład. E, kiedy rozmawiałem z jednym z prominentnych, nie wiem czy polityków, ale można powiedzieć chyba spin-doktorów Partii Republikańskiej w Georgii, e, który opowiadał mi o tym, jak. E, znaczy opowiadał, nie, nie zdradzał jakichś wielkich szczegółów, ale on zajmował się typowaniem i wrzucaniem niejako do polityki, do kongresu polityków właśnie ze stanu Georgia. Ja go zapytałem w 2016 roku, no Donald Trump, bo będzie pan głosował. Jak pan sobie wyobraża pana dylemat? Czy, czy jest jakiś? się mówi, no rzeczywiście jeszcze 10 lat temu... Tego typu polityka byśmy nie wystawili w wyścigu do Białego domu, no ale sytuacja jest zupełnie inna. Wszystko się zmienia i jest Donald Trump, ale tu chodzi nam i tutaj wymienia oczywiście Sąd Najwyższy, prawo zakazania aborcji, i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie moralne. Konkrety, które może załatwić Donald Trump. I załatwia. Załatwia. I to jest najciekawsze w tym wszystkim, bo ta wielka burza w internecie, która jest, w, w, wśród dziennikarzy i w ogóle ośrodków opinii, czy, czy, czy zderzające się opinie na temat Donalda Trumpa, jednej rzeczy mam wrażenie, może nam umknąć w tym całym gąszczu to, że jednak on jakieś tam obietnice wobec swojego elektoratu wypełnia. Między innymi dlatego jest tak twarde. Liczenie głosów, tak twarda rywalizacja w tych stanach, które nagle się okazują stanami swingującymi, czyli tymi, który może być tak, bo, bądź może być tak. Moim stanem ulubionym jest Wisconsin, bo to tam między innymi teraz właśnie w tym momencie, o którym mówimy trwa ponowne liczenie głosów, to nagle taki stan... 10 głosów elektorskich. E, no to, to nic. To jest się. nic. W porównaniu z Florydą, Kalifornią. z Kalifornią, z innymi stanami przecież powinno już być wszystko rozwiązane. Okazuje się, że nie, to właśnie w tym Wisconsin, w tym pasie rdzy, w tym miejscu, gdzie się doi krowy. Jedna z pań, profesor z Uniwersytetu w Medycynie, opowiadała mi. To społeczeństwo tutaj w Wisconsin jest tak podzielone, i tu mi oczywiście wyjaśniała przyczyny, o których już mniej więcej mówiliśmy, ale jeszcze kilkanaście lat temu, jeszcze przed erą Trumpa, to tutaj w gazetach nie mówiło się o jakichś politycznych przesileniach. Pisało się o tym, że na przykład e, krowa wpadła do studni, albo opisywało się rynek mleczny, bo Wisconsin słynie z, właśnie z produkcji mleka i z wielkich farm leczarskich. E, i, I to była nasza Esencja bytu, tu byli grzyczni ludzie, mili, sympatyczni. Teraz nagle jest coś szaleńczego. Nie nienawidzą się ludzie, bo mają poglądy takie bądź takie. Dużo się zmieniło, prawda? I, i, i do czego zmierzam? Tu mamy oczywiście też. Coś takiego, co też warto rozważać, że w tych stanach, bo rozmawiamy też o tym, w jaki sposób na przykład opisywano sytuację przedwyborczą, czyli te wszystkie badania opinii publicznej, prawda? No, to jest, mam wrażenie, niemożliwe do zrobienia w tak dużym kraju, by nie pomylić się już teraz, dlatego że my mamy dom w dom inaczej myślących ludzi. Mamy ulicę w ulicę, inaczej myślącą. Mamy stan, stan, hrabstwo z hrabstwem. To jest naprawdę do... No przecież to jest kilkaset milionów ludzi, prawda? Do, 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 do przebadania, zapytania, dlaczego tak, albo dlaczego tak. No ale można też powiedzieć, tak jak mówią niektórzy spin doktorzy Partii Republikańskiej, że jednak ludzie boją się przyznawać, że e, chcą zagłosować na Donalda Trumpa. Może to nawet nie jest tyle... Strach, co, co, co wstyd, jak już mamy tak trochę to rozebrać na czynniki pierwsze, bo w różnych środowiskach, w różnych miejscach, no nie jest to mile widziane, żeby popierać takiego mizogina, takiego kontrowersyjnego prezydenta. Czy właśnie to też nie pokazuje, jakie szaleństwo ogarnęło Amerykę, że, że już nawet nie można przyznać się do swoich poglądów z jednej strony, no a z drugiej strony przecież nienawiść ze strony tych, którzy popierają Donalda Trumpa wobec tych liberalnych miast, wobec tych, którzy nie są prawdziwymi Amerykanami, wobec tych, którzy nie wierzą nawet w Boga, też jest olbrzymia. No z jednej i z drugiej strony przerzucają się argumentami, które w żadnym wypadku nie są w stanie spotkać się na żadnej płaszczyźnie. No ale Teraz wyobraźmy sobie, że mieszkają ci ludzie koło siebie. Wisconsin, taka miejscowość, jest Oshkosh, w której zresztą Donald Trump przybył do niej, świętując swoje zwycięstwo 4 lata temu, i ostatnio zresztą tam ogłosił, że przenosi ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy w Izraelu. Powiedział coś takiego: No, bardziej się ci tutaj ewangelikalni cieszą niż Żydzi w Izraelu czy Żydzi w ogóle w Ameryce. To jest coś niesamowitego. I właśnie w tej miejscowości ludzie mieszkają obok siebie, mając różne poglądy. I teraz jeden z takich instytutów badawczych, który. Mniej więcej opisał sytuację teraz. Trafalgar się nazywa. Szef tego instytutu mówi, opowiadał o, o takiej oto sytuacji, że dlaczego jedna z kobiet, to są ci shy voters, tak? czyli ci, którzy nie śmiali, czyli ci, którzy właśnie nie chcą mówić o, o, na kogo będą głosować. Jedna z kobiet mówi, no... Mam sąsiada, który wyprowadza psa i patrzy się na te wszystkie e, plakaty z napisem Trump-Pence z takim dziwnym wzrokiem. On wchodzi w polemikę. Ja nie chcę się z nim kłócić. Ja go bardzo lubię, bo to jest fajny facet, tylko ja nie mogę się z nim codziennie na ten temat kłócić. Bo może to jest coś takiego, prawda? Przecież nieraz pan redaktor chyba miał coś takiego, jak wpis na Twitterze czy Facebooku, i nagle lawina jakichś różnych komentarzy, na które wypadałoby poodpowiadać. Ja na przykład się męczę tym. Ja nie jestem w stanie. Jeżeli miałbym codziennie dyskutować na tym, czy Trump, czy Biden, to chyba bym oszalał. Może dlatego, między innymi ci ludzie. No jest pewien rodzaj braku zaufania do kogoś, kto dzwoni, kto się chce dowiedzieć, a może coś z tego wypłynie gdzieś, ktoś się o tym dowie. To też jest nieufność, bo my musimy sobie też wziąć pod uwagę, że zadzwońmy do małej wioski w, Wars w Warszawie, małej wioski w Polsce i zadajmy pytanie, na kogo będzie pan, pani głosowała. Tak od razu przejdą do rzeczy? No nie wiem, to nie jest takie powiedziane. A może ten telefon jest nie wiadomo skąd, tak? To Kto i po co? Kto i po co i dlaczego? No to panie redaktorze, jak już przeszliśmy do Polski, to na koniec. Co reakcja na te wybory, co te nasze rozmaite reakcje podczas śledzenia kolejnych wyników, kolejnych, kolejnego liczenia głosów, na przykład w Wisconsin, mówi nam o nas, o Polakach. Jak my reagowaliśmy i jak pan myśli, dlaczego? Myślę, że za, dla mnie zadziwiające jest to, że reagujemy bardzo tożsamościowo, jeżeli chodzi o amerykańskich wyborców. To znaczy, w, 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 ekscytujemy się polityką amerykańską, jakbyśmy byli Amerykanami. Nie oglądamy tego jako zjawiska politycznego, jako coś, co jest ciekawe, tylko rzeczywiście mamy dokładnie takie same preferencje jak Amerykanie. Tak samo się dzielimy, tak samo patrzymy na. E, świat, tymi samymi wartościami się kierujemy, opowiadając o jednym bądź drugim kandydacie. E, absolutnie, my jesteśmy w tej sytuacji wyborczej, jesteśmy Amerykanami. Wszyscy jesteśmy Polacy, Amerykanami, którzy dyskutujemy na ten temat. Bo też mam wrażenie, że nie dyskutujemy mm, bez emocji. My dyskutujemy emocjonalnie, tak jakbyśmy my wybierali. Także ten, ta, ta narracja o cywilizacyjnym wyborze też nas w jakiś sposób dotyczy. My też tutaj uczestniczymy w tych, e, w podejmowaniu decyzji, zastanawiamy się, śledzimy na mediach społecznościowych, czy już to Wisconsin policzyli, czy jeszcze nie ten Michigan. Boże, co się dzieje? Dlaczego tego jeszcze nie ma? No, o, Floryda, już, ale no proszę, aby miało być inaczej. I to wszystko też się pięknie kręci. Mam wrażenie, że Jesteśmy w tej samej orbicie. Nie wiem, czy to jest kwestia mediów społecznościowych i ich natury, czy po prostu gorącej politycznej, gorącego politycznego wnętrza. Nie mam pojęcia. Natomiast my przyjmujemy absolutnie napięcie i, związane, i oczekiwania związane z kandydatami, tak jakbyśmy byli Amerykanami. Takie jest przynajmniej moje zdanie z obserwacji: niewinne. Moje zdanie, czyli zdanie Michała Żakowskiego. Dziękuję bardzo. Dziennikarz Polskiego Radia, autor audycji Świat i ludzie w trzecim programie Polskiego Radia był moim gościem. Ja nazywam się Michał Płociński. Dziękuję państwu. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.